Co rządzi dzisiaj światem? Pieniądze, wojsko, informacja. To właśnie informacje działają cywilizację najmocniej, na przykład jak w grudniu 2012 roku. Konta bankowe, strony rządowe, social media. Dlaczego by się do nich nie dostać? I na tym właśnie polega fenomen hakerstwa. Sami pozwalamy na dostęp naszych prywatnych danych poprzez nieposiadanie antywirusa albo wchodzenie na potencjalnie niebezpieczne strony. Czy wychodząc z nocy z domu się boisz? Bo ja coraz częściej tak. Dlaczego więc nie boisz się w internecie? Bo jesteś nieświadomy konsekwencji. Każdego dnia na ulicy możemy spotkać potencjalnego hakera, lecz on nie różni się od nas niczym, oprócz zawodu. Hakerzy też są normalni ludzie. Oni też muszą jeść, spać, mieć jakiś kontakt z otoczeniem. Tylko zazwyczaj źle kończą. Zło jest w naturze człowieka, tak jak w normalnym świecie. Występują też w wirtualnym. Kiedyś by zaspokoić zwyczajnie się fizycznie, teraz jest to po prostu niemodne, dlatego używamy tego internetu. Człowiek dąży do uzyskania lepszych standardów bezpieczeństwa, dlatego na przykład wprowadza nowe metody szyfrowania. Mimo ogólnego źródła bezkarności i zła, internet służy do dobrych celów takich jak edukacja, albo komunikacja z rodziną lub znajomymi. Jest też narzędziem pracy wykorzystywanym nie tylko przez tych złych. Internet można porównać do miasta. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz i zapewne bez większego wysiłku. Daje wiele możliwości i form rozrywki. Na pewno spotkasz w nim wielu wartościowych ludzi, nawet jeśli tego nie planowałeś. Cały czas się rozbudowuje, idzie do przodu, szybko się zmienia. Jest dostępny dla wszystkich i możesz sam wybrać, gdzie się z nim znajdziesz, gdzie się będziesz dobrze czuł. Oczywiście ma też swoje gorsze strony, ale każdy, kto opowiada się o jakimś mieście, najpierw wymienia jego dobre aspekty, miejsca, w którym zrobi na nim wrażenie. Bo liczy się całokształt, tak samo jest z internetem. Choć ma swoje złe strony, to ma też pełno zalet, z których korzystamy każdego dnia. Zło w internecie wynika m.in. z nieświadomości. Zrobiliśmy ten film po to, by niektórych uświadomić.